you <music> Ważny program publicystyczny musi mieć ten element, czyli wodę, szklankę wody. Ja tak, lubię wodę, woda, ja bardzo lubię wodę, ja lubię lać wodę. Po, to prawda, <noise> tylko dlaczego lejesz ją na swojego lapka? Dzisiaj powiedzmy. mam dwa komputery. Ten, widać, szklankę. ten odżył, więc to jest szklanka dla tego kompa. Jest jeszcze tutaj schowany jeden komputer. Jakby mu się chciało pić. Na wszelki wypadek wziąłem, ale tak już dla bezpieczeństwa. Tak, to ja, ja, ja też wspomnę. zabiorę na wszelki Poczekaj, wypadek. Zawsze tak. dłoni sprawdzę, to jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze trochę dalej, powinienem. O. Wyszło, wyszło poza, poza kadr? Teraz, poza kadr. Dobra, jest procesie, bezpiecznie, możemy jest bezpiecznie. zaczynać. Tak jest, tak Tadeusz Zieliński, zaczynamy. Fopa. A naszym dzisiejszym gościem, ja mu troszeczkę teraz zrobię siary, ale akurat to jest siara, która się bierze z serca. Że długo tak powiem. Czekaliśmy, na to, długo czekaliśmy na ten moment, żeby móc gościć tego człowieka. Żeby móc mu powiedzieć, że tak, no jest to jedna z najbardziej... Uh, Zdolnych osób w tej branży, ja bym powiedział? No, jak e, mieliśmy potwierdzenie, że Marcin do nas przyjechał. Wtedy patrzył czemu się, czy mu się tak różowi Łysinka. Szczerze uśmie uśmiechnęliśmy i powiedzieliśmy w końcu, bo ostatnio widzieliśmy się zdalnie. Marcin Blacha, story director e, z CD Projekt Red. Człowiek, który e. napisał e, d, wspólnie z innymi ludźmi, oczywiście, pierwszego, drugiego, trzeciego Wiedźmina, cyberpunka. Gwinta też troszkę? Nie, gwinta gwinta nie. nie pisałeś? Gwinta nie. E, no jeszcze dodatki do Wiedźmina. Tak jeszcze jest. dodatki do Wiedźmina. Widzieliśmy się zdalnie, bo było podsumowanie roku. Trochę czekałeś na to połączenie. Przepraszamy. Tak, to jest w ogóle norma, że wiesz, że jesteśmy profesjonalną telewizją, w związku z czym połączenie na Skype'ie troszkę przerasta nasze możliwości, bo to jest nowoczesna technologia. To jest wiesz co, nie mieliśmy jeszcze wówczas tej technologii szybkiego internetu, ale teraz już obiecujemy, że pod koniec tego roku pójdzie tam sprawniej. Z telefonem będziemy do niego. Ale trzymać. najważniejsze jest, że możemy cię właśnie ugościć w studiu i, i pogadać o kilku rzeczach. No przede wszystkim też o pracy scenarzysty, no bo to jest twój taki chleb powszedni, chociaż mówiłeś przed chwilą, przed wejściem na antenę, że najtrudniej jest mówić o tym, co się robi na co dzień. Tak, to, to jest taka praca jak każda inna, w takim sensie, że no wiecie, od kilkunastu lat w zasadzie robię bardzo podobne rzeczy i dla mnie to jest chleb powszedni. Rozumiem, że ta praca może być postrzegana jako coś niezwykłego, ale tak naprawdę no, ona ma swoje blaski i cienie i czasami jest zupełnie taką zwyczajną orką na ugorze neuroshima to takie hasło które warto poruszyć bo jesteś jednym z autorów i to chyba bardzo dobrze ci podpasowało te doświadczenia zebrane z neuroshimy a propos projektu któremu się poświęcać już od kilku lat czyli cyberpunka faktycznie jak zostałeś przydzielony do tego do pisania cyberpunka pomyślałeś sobie to jest właśnie to uniwersum które chciałem Opisać, opowiedzieć? Yy, tak. W ogóle, mm, skoro wspomnieliśmy o Naurusimie, to ja pragnę zaznaczyć, że. 5 września 2020 roku, czyli stosunkowo niedawno, to był ten moment, kiedy w tej grze RPG, którą właśnie pisałem wspólnie z kolegami, był dniem, kiedy maszyny zyskały świadomość, zbuntowały się i obróciły przeciwko ludzkości. O, no, Także... terminator, jesteśmy już. To już podwójne tak, Terminator. Tak, ta, ta, Judgment tak, Day. w tym roku, ale to się dzieje tak na serio. No tak po serio poczekaj, serio, bo, serio. bo oryginalny Judgment Day też był chyba 2020, czy albo. czy mi się wydaje? Ten, ten terminatorowy też coś było Jakoś ostatnio. Jakoś coś ta okolica, tak. tak na na tak. pewno Blade Runner i latające tak. samoloty. My na pewno samolot. Skynetem się inspirowaliśmy, także myślę, że sięgnęliśmy w okolicy tej daty. Jak patrzysz na zdjęcia z San Francisco z, z ostatnich tygodni... Mm -hmm to masz wrażenie, że żeśmy rzeczywiście wylądowali w tym cyberpunku już? E, Tak, widziałem to porównanie e, właśnie Blade Runnera i zdjęć z San Francisco. To rzeczywiście bardzo efektownie wygląda, aczkolwiek za mało tam było Japonii. <laughs> e, jeszcze znaczy, za mało latających samochodów. Tak, dokładnie. Mimo wszystko. Poczekaj, <laughs> zaraz będą Chiny. No, ale Ta tak. Chiba powstanie w końcu, moim zdaniem. Neuroshima to jest postapokalipsza, to jest taki mhm. bardziej Mad Max, czyli trochę takie ziemie niczyje, takie Badlands e, też się tak. Tak znajdzie w grze. Tak, znaczy i Neuroshima i cyberpunk to są gry, które opowiadają o jakiejś tam antycypacji przyszłości, i one obie są może nie futurologią w takim sensie, że one nie próbują nie przewidzieć, co będzie, ale bardziej taką metaforą, która próbuje wszystkie te dystopijne elementy naszej rzeczywistości skupić w soczewce i przedstawić w takim świecie, który ma je wszystkie skondensowane. To je łączy na pewno. No i jesteś w tym całym przedsięwzięciu jedną z kluczowych postaci, bo Twoja funkcja to story director, prawda? To prawda gry wideo robienie gier wideo to jest zawsze praca zespołowa no i w tym momencie cd projekt to jest tysiąc ludzi na różnych stanowiskach które oczywiście nie tylko nad cyberpunkiem pracują to jest dosyć imponująca liczba nie wszyscy no. pracują przy cyberpunku nie wszyscy pracują przy cyberpunku ale ja zawsze podkreślam ten zespołowy aspekt tworzenia gier to nie jest tak że wszystko co dotyczy fabuły w grze wypływa bezpośrednio ode mnie to jest praca wielu ludzi, którą Czy spinasz jakby takim spinaczem? Tak, to znaczy nie? tak, tak. Ja zawsze lubię to porównanie, że to jest orkiestra, która potrzebuje jakiegoś dyrygenta po to, żeby. Poszczególne dźwięki, dźwięki instrumentów, no jednak zmieniły się w symfonię, a nie były kakofonią. Żeby wybrzmiały też. Tak. Ale tak. oprócz trzymania tej batuty, tak, mhm. jeżeli już porównujemy to do orkiestry, to też grasz czasami jeszcze na instrumentach. Mhm. No właśnie, czy ty jeszcze piszesz? Nie tak. I to też nie jest tak, że tylko ja trzymam tę batutę, prawda? No bo gra ma też swojego reżysera, e, nawet dwóch. E, ściśle współpracuję też z kolegami, którzy m, są dyrektorami innych aspektów narracji. I e, no, praca przy grach wideo to jest w większości dogadywanie się z innymi. I e, dużo rozmawiam z innymi, ale rzeczywiście też dużo piszę przynajmniej zaawansowane, zaawansowane rozwiązywanie problemów, zawsze mówiłem, że to jest advanced problem solving, tak, które tak, sobie tak, oczywiście tak, sami tak, stworzyliśmy. Tak, no tak jest. Oczywiście. Oczywiście. <laughs> tak. Tak jest. E, czujesz, że będzie e, w cyberpunku taki quest na miarę Czerwonego Barona? E... Tak, to znaczy my staramy się nie powtarzać za dużo tych rzeczy, które robiliśmy, ale jeżeli założymy, że Quest z Baronem, jego sukces polegał na tym, że tam była ciekawa problematyka w dobry sposób napisana i zaimplementowana, to jestem przekonany, że w Cyberpunku też każdy znajdzie przynajmniej jedną taką rzecz. A to tak, skoro czy... jesteśmy przy Czerwonym Baronie, tak się złożyło, że ja wczoraj oglądałem Twitcha, na którym Koch Carnage grał. Akurat dokładnie sięńko były Wiedźmy i, i Baron, mhm. i cała jakby mhm. historia Zoomu. Masz dumę z tego, że po pięciu latach 30 tysięcy osób cały czas gra w Wiedźmina na Steamie? Tak, oczywiście. To jest y, zawsze takie przyjemne uczucie, m, że no, zostawiło się coś, co interesuje ludzi, to coś żyje oczywiście własnym życiem, ja już nic z tym nie mogę zrobić, ale to jest troszeczkę podobne do mm, wychowania dzieci, prawda? Że się je odchowało, wypuściło w świat, te dzieci jakoś tam sobie radzą, można sobie popatrzeć z bujonego fotela, co się tam dzieje. No i właśnie jeżeli chodzi o wiedźmina, to jest właśnie ten moment, kiedy ja sobie mogę zrobić dobrą kawę i na przykład obejrzeć na Twitch, jak ktoś gra. Jak ja. gra. A y, jeżeli chodzi o Wiedźmina, to jakby, twoim zdaniem, co było tym takim głównym powodem, dla którego on tak zażarł, jak zażarł? Myślę, że to było kilka powodów. Po pierwsze, to jest naprawdę dobra gra. To jest pierwszy, myślę, taki naczelny powód. Po drugie, to jest gra, która chyba trafiła we właściwy moment. To jest gra z otwartym światem. Akurat ukazałeś w tym momencie, kiedy otwarty świat był na szczycie. To jest gra, która ma świetnie w ogóle stworzony świat. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli miałbym wskazać tę rzecz, która jest najlepsza w Wiedźminie, to jest właśnie świat. World building. Dokładnie. World building. naprawdę w tej grze niesamowicie wyszedł. To jest też gra, w której każdy znajdzie coś dla siebie. To znaczy to jest gra, w której y, bardzo przyjemnie się eksploruje. To jest gra, w której y, są bardzo fajne questy. To jest gra, w której writing jest na światowym poziomie. Mm, no Jak i... mówiliśmy, nie? No, <laughs> y, no i y, to jest gra, która y, miała bardzo dobry marketing i y, ten fan, fanbase, który ona zbudowała. To jest bardzo wdzięczna społeczność, która nas kocha i którą my bardzo kochamy. No i bez tej społeczności myślę, że to na pewno nie byłby taki duży sukces. Ale czy ta popularność i ta miłość też nie bierze się z tego, że ludzie po prostu też lubią fantazy i na przykład grupa fanów fantazy jest większa niż fanów science fiction? Czy, czy to w ogóle jest mierzalne? Czy, czy to jest jedna z tych części składowych? Można, można faktycznie w ten sposób też myśleć o tej, o tej, o tej skali? Trudno mi w zasadzie powiedzieć. Na pewno Skyrim, który wyszedł kilka lat wcześniej, on przetarł nam troszeczkę szlaki i zaostrzył apetyt na fantazy. E, fantazy też wydaje mi się ma taki troszeczkę niższy próg wejścia, bo e, była gra o Tron. E... Właśnie to chciałem i... powiedzieć, że Wiedźmin i Wiedźmin i Skyrim wyszły w bardzo konkretnym momencie mm -hmm. popkulturowym, że tak powiem, na świecie. W czasach, kiedy absolutnie rządziła gra o tron i mi się mm -hmm. wydaje, że to też miało bardzo duże znaczenie dla sukcesu jednej dru i drugiej gry. Zwłaszcza Skyrima, który był de facto, umówmy się, po prostu mm -hmm. grą o tron w formie gry. No tak właśnie. E i myślę, że też niektóre koncepcje w grze są łatwiejsze do zrozumienia, nawet jeżeli ktoś w ogóle nie zna fantasy i po prostu kupił sobie grę i ma ochotę pograć groźnym wojownikiem i przeżyć jakieś przygody. No właśnie, to jest ciekawe, no bo jeżeli wejdziemy teraz do świata cyberpunka, to wiele z tych rozwiązań funkcjonuje też w takim codziennym naszym życiu, tak? Sporo w programie rozmawialiśmy o cyberpunku już i mówiliśmy i o tych okularach i o tym smartfonie i o tym, że faktycznie ludzie już żyją w tej technologii, więc to powinno być bliższe niż jakieś krasnoludy, prawda? To się okazuje się, że niekoniecznie. Ale wydaje mi się, że teraz akurat myśmy sobie zbudowali dobre czasy na, tak. na Cyberpunka, na premierę Cyberpunka i w sumie to dobrze wam zrobiło, że żeście się troszeczkę opóźnili, bo wyszło Altered Carbon, bo wyszedł Blade Runner, bo jakby cały ten cyberpunkowy świat nam się zaczął pokazywać po prostu przed oczami i wydaje mi się, że to wam bardzo pomoże też w znalezieniu tego klienta, który się odnajdzie właśnie w tym świecie. To prawda. Był też Ghost in the Shell. Przy czym ja nie sądzę, żeby wszystkie te produkcje były aż tak popularne jak Gra o Tron, mm -hmm. i wydaje mi się, że cyberpunk w innych mediach on nie przyjął się aż tak dobrze, właśnie nie, nie przeżył takiego powiedzmy renesansu, mówię renesansu, bo kiedyś był władca pierścieni, wszyscy pamiętamy, nie przeżył takiego renesansu jak właśnie fantazy. Przy czym no, z mojego punktu widzenia Oczywiście ja nie zajmuję się sprzedażą gry, jej marketingiem. Mi aż tak bardzo nie zależy na takiej powszechności tej gry. Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby ta gra była jak najlepsza i na tym mi najbardziej zależy. Tak, tak. Ale pamiętamy różnego rodzaju takie kontrowersje, które mniej lub bardziej zabawne się wydawały, jakby z perspektywy czasu, że ludzie na przykład mieli problem, że pokazujecie zwiastun w ciągu dnia, że to miasto w ogóle jest pokazane jako dzień. Mm -hmm. ja, czy, jakie miasto, które funkcjonuje w ciągu dnia, że przecież ten cyberpunk to powinien być. Zresztą to się nazywa rytkowy, Night City, no to jak? I, może być w ciągu dnia i tak dnia. dalej, więc trochę, trochę graliście, tak też pewnie celowo, tak? żeby trochę sprowokować. Od no bo to też przekłada się na odpowiednią liczbę publikacji i na taki szum wokół tytułu, który jest w obecnych czasach no też potrzebny. To prawda, przy czym tutaj w grę wchodzi jeszcze jeden element. Gry CD Projekt RED, one mają bardzo dużą taką siłę kulturową, siłę oddziaływania kulturowego. I my mamy okazję, żeby po prostu redefiniować gatunki. I Troszeczkę tak było z Wiedźminem. Te wcześniejsze Wiedźmin, nie wiem czy pamiętacie, Wiedźmin 1 był reklamowany jako ta gra, która właśnie redefiniuje gatunek RPG. Wiedźmin 3, on w zasadzie stał się inspiracją dla wielu studiów, które zaczęły robić gry ale Wiedźmin 3. Na przykład Assassin's Creed Odyssey. Odyssey a tam wprost twórcy Horizon czytają, Dokładnie, no, że się inspirują. Cushima, to... No, Horizona to nawet nasi dokładnie. koledzy robili poniekąd, tak? Pojechali no robić tam przerywniki. Z kolei w przy Horizonie Kilku ludzi, którzy wcześniej pracowali przy Wiedźminie. Czyli to jest rzeczywiście bardzo duża siła oddziaływania, taka siła inspirująca, i tworząc Cyberpunk'a, my mieliśmy świadomość tego, przynajmniej ja, że my. Nie jesteśmy zdani tylko na kopiowanie już istniejących wzorów. Że jesteście demiurgami po prostu w tym momencie? Jesteśmy demiurgami, tak. Czyli nasz cyberpunk nie musi być tą tonącą w deszczu, w nocy metropolią, w której gra ta smętna jazzowa muzyka. My możemy sobie pozwolić na stworzenie innego rodzaju cyberpunka, który być może gdzieś tam zawiera te noirowe elementy, ale no. Nie wyczerpuje wszystkich możliwości, y, jakie można u nas spotkać. Ale faktycznie jednym z tych takich głosów krytycznych hmm. był głos jednego z ojców, czyli e, Williama Gibsona, który hmm. wprost powiedział, że e, ten cyberpunk to. Tak, takiego cyberpunka nie wymyślił i jakby on tak nie do końca się identyfikuje. z, z Jak zagra, to się zidentyfikuje. Także, także także gdzieś tam sięgając bardzo mocno w przeszłość, no bo tytuł już powstaje kilka lat, no i przede wszystkim cyberpunk, no to są Stany Zjednoczone i to jest najfajniejsze wyzwanie, że właśnie to Polacy robią te Stany Zjednoczone, tak, że musieliście się trochę pewnie rzeczy no, naoglądać, pojeździć, pogadać, poszukać jakiś źródeł inspiracji. Jakie były inspiracje poza oczywistymi, czyli filmami, takimi klasykami? Jakie były inspiracje literackie, kulturowe, popkulturowe, uh -huh. które z których życie najwięcej korzystali? Ja najpierw zdementuję to, że to tylko Polacy tworzą cyberpunka, bo CD Projekt Red w tym momencie jest w zasadzie firmą międzynarodową. W zasadzie takim urzędowym językiem, powiedzmy przy ekspresie do kawy, to jest język angielski. I przy tej grze pracowało bardzo wielu ludzi, którzy wychowali się, powiedzmy, w Kalifornii albo którzy bardzo dobrze znają te realia i którzy mogli po prostu bezpośrednio można było odwrócić się albo zawołać przez biurko i zapytać, czy hej, czy to ma sens. Nie, nie ma. Aha, dobra. Także. O ile przy Wiedźminie my w zasadzie no, tak sięgaliśmy do naszego sedna polskości, żeby wydobyć to na wierzch i, i, i mm, objawić w grze. To tutaj y, to jest troszeczkę inaczej i y, y, no to naprawdę tworzył zespół międzynarodowy, nie tylko amerykański. chciałem chciałem, i poszukać takiego amerykańskiego ducha, tak? Tak, to znaczy y, my na co dzień pracujemy na przykład z kolegami z Azji y, albo z innych rejonów Europy i Night City, to cyberpunkowe miasto, ono jest miastem bardzo kosmopolitycznym. Mhm. Tam naprawdę to jest taki kocioł kultur, tygiel idei i to nam bardzo dobrze zrobiło, że mogliśmy po prostu nawrzucać tam, no wiecie, z każdego zakamarka świata najróżniejszych elementów. A jak brzmiało pytanie? Nie, no nie zdążyłem go zadać, ale zadam inne za to. Chciałem zadać pytanie o to, czy będzie, to jest strasznie głupie pytanie, ale ono mi siedzi w głowie od bardzo dawna, czy będą jakiekolwiek nawiązania do Wiedźmina Czekiego? No oczywiście mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale, ale, ale zepsułbym zabawę. Aha, dobrze, czyli będą. No to Ja tak chcę bym... zapytać faktycznie, czy będą Mister Eggi, Słuchaj. z których jesteście znani. Tak? Ja nie ukrywam, że moim największym marzeniem jest to, że gdzieś tam się otworzy portal, wypadnie z niego na chwilę Ciri i gdzieś zniknie dalej, tak? No bo ona niby wylądowała w tym, w tym Night City, co mówi w Wiedźminie 3, jak spotyka Geralta, więc... Mam nadzieję, że tę scenę zobaczymy, ale słyszałem, że ma jej nie być. <laughs> Nasze gry znane są z licznych nawiązań, z takich ukrytych różnych smaczków, Dekretów, także polecam uważnie grać w cyberpunka i coś tam być może gdzieś się znajdzie. Ale faktycznie, no bo tak skupiamy się na, na Stanach Zjednoczonych i na mm -hmm. tej amerykańskiej jakby części, ale tutaj właśnie tak jak, jak czujnie wspomniałeś, Duża inspiracja z Azji, mm -hmm. e, duża inspiracja też ze wschodu, bo widzę mm -hmm. tych facetów w tych dresach, takich po prostu typowych przedstawicieli naszego wschodniego sąsiada, którzy gdzieś tam w jakichś takich miejscach bardziej słowiańskich przykłócek e, prezentują swoją potężną muskulaturę. Natomiast jeżeli chodzi o takie wyzwania, takie trudności, to jesteś w stanie zidentyfikować jakieś takie najpoważniejszą trudność kłopot, y, która towarzyszyła tobie, albo problem, który trzeba było rozwiązać, siadając właśnie do tego scenariusza, wymyślając ten świat, no, jesteś doświadczony, twój zespół jesteś doświadczony. Mieliście na koncie ogromny sukces w postaci e, Wiedźmina trzeciego i też wcześniejszych części, więc ten bagaż doświadczeń już był. A tutaj trzeba wywrócić wszystko do góry nogami i, i, i zrobić coś, e, w czym stawiacie w sumie pierwsze kroki. Mm. Wydaje mi się, że największym problemem była złożoność gry, bo Wiedźmin 3 był naprawdę dużą grą, ale Cyberpunk jest większy. On jest bardziej skomplikowany i bardziej tak inżynieryjny, że tak powiem. Jeżeli chodzi o wzajemne powiązania różnych elementów tej gry, on jest o wiele bardziej złożony i nasz zespół urósł i Ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, m, tworzenie gier to jest praca zespołowa, no to tutaj trzeba było jeszcze bardziej zainwestować w tę taką w, w, w to wspólne tworzenie gry i e, ogarnięcie tego wszystkiego, tych wszystkich zależności, e, tych wszystkich elementów gry, które muszą m, nawzajem ze sobą pasować, tworzyć jakąś całość. Wydaje mi się, że to było największe wyzwanie. Natomiast sam gatunek, e, czy Powiedzmy, ten przeskok między Wiedźminem a Cyberpunkiem, to nie było aż tak duże wyzwanie z tego powodu, że przy tej grze pracuje naprawdę wielu fanów science fiction. I yy... U nas, jak wiedzieliśmy, że będziemy robili cyberpunka, no to od razu pojawiły się listy, to, to, musimy, to musicie przeczytać, to musicie obejrzeć. Wszyscy mówili, no tak, tak, ale my to znamy, nie? A może to jeszcze to, nie, to nie jest cyberpunk. To jest cyberpunk i tutaj wojna, czy to jest cyberpunk, czy nie jest cyberpunk. Te wojny, takie powiedzmy wojny gustów, one też wyszły tej grze na dobrze z tego powodu, że nasz cyberpunk jest bardzo zróżnicowany. On nie jest na jedną modłę, czy nie jest według takich powiedzmy, jednej linii. On czasami zahacza o transhumanizm, czasami zahacza o taki naprawdę retro cyberpunk, ale właśnie Gibson. No tam jest cała masa różności i myślę, że one będą docenione bardzo. To ja chciałem o ten temat transhumanizmu pociągnąć, bo tam w jednym z filmików pokazaliście bliźniaków. I dla mnie to jest to, to był chyba taki moment, w którym poczułem się kupiony przez story w tej grze, przez mm -hmm. pomysły. Skąd bierzecie pomysły na coś takiego, jak na przykład koleś, który był bliźniakami, ale złączył swoją jaźń, jest teraz dwoma ciałami, z jednym umysłem, dwóch gości? W ogóle... to, są te, to są te rozmowy przy kawie? To są rozmowy przy kawie, czy to są inspiracje z książek? Skąd takie pomysły? Um, jak się drąży w ogóle? Po to są e, inspiracje, które zazwyczaj wynikają z, takiego, z takiej próby mm, przepchnięcia tych granic jeszcze dalej, jeszcze dalej i zazwyczaj tak sobie o czymś rozmawiamy i tak mówimy, a to już było, nie, a to jest taka klisza, a to jest to, a co by było, gdybyśmy zrobili coś takiego? Hmm, Okej, okay, dobra, to zróbmy c to. C już najbardziej chore pomysły bo tak, prostu jadą, tak? tak często się pojawia w rozmowach taki tekst, e, hmm, to jest głupie, ale jeszcze nikt tego nie zrobił. <śla> <śla> fajnie, <śla> fajnie powiedzieć, że to jest głupie, ale tego jeszcze nikt nie zrobił. A masz jakiś taki swój ulubiony, najbardziej odjechany transhumanistyczny przykład z gry, oprócz bliźniaków? Mam i znowu nie, nie powiedzieć. mogę powiedzieć, ale jak będziecie grali, to pewnie zgadniecie, że to było to. Że to było to, dobra. No, w sensie grać... Napiszę, później się spytam, no, czy to było to. Grać będziemy zdecydowanie, ale grać możemy kilka razy w tę grę. W sensie ja ogóle... przejściu na kilka sposobów, wybierając między innymi klasę mhm. Ja w ogóle mam bardzo taki, miałem taki ja, bardzo ambiwalny ja stosunek do tej gry. Ja nie grałem. że, że Byłem nomadem, ale, ale szczerze mówiąc, chciałem wybrać tę postać tylko i wyłącznie po to, żeby zacząć poza Night City, natomiast Radziu, y, tak organicznie wybrałbym tego korposa. No. Radziu jest takim redaktorem naczelnym, który jak dostaje wyjazd, to, to, to mówi tak, pojadę. Nie, ty nie pojedziesz. Ja będę miał ładny plecak z cyberpunka, nie ty. Dzięki Radziu. Więc Przyszli ja nie grałem w cyberpunka jeszcze, ale miałem ca cały czas... Właśnie, a gdzie jest plecak dla ekipy? To załatwimy. Marcin, a gdzie są plecaki dla nas? Nie, dobrze, nie będziemy ci ściskali na razie. Poprosimy tam. Marcina o klucze. Do czego chciałem Marcin, nawiązać? Day, day. Że y, jakby... Ja jestem gameplayowcem. Ja lubię w grach przede wszystkim rozgrywkę. I to jest pierwsza gra, która właśnie przez to, jak zobaczyłem te, te, te chore pomysły na tych transhumanistycznych bliźniaków i, i, i cała, całą resztę, stwierdziłem, że to jest gra, w którą ja będę grał. Dlatego, co było najlepsze w Wiedźminie, czyli dla worldbuildingu. Mnie interesuje tam świat, nie do końca interesuje mnie sama rozgrywka. Jestem bardzo ciekaw, ile wam się uda. Tam właśnie mówiłeś, że to jest dużo większe niż w Wiedźminie, więc sądzę, że uda mi się właśnie w tą stronę. Da się w nią grać tak, żeby w ogóle nie strzelać, tak? To, tak, da się grać tak, żeby w ogóle nie strzelać. Da się grać tak, żeby nie zabijać ludzi. Mhm. Można w zasadzie wszystkie sytuacje konfliktowe przejść w taki sposób, że ogłuszamy przeciwników albo w jakiś inny sposób ich tam obezwładniamy. Można hakerem i posługiwać się elementami otoczenia po to, żeby na przykład odciągnąć uwagę przeciwników, można się skradać. No, najróżniejsze są sposoby grania w tą grę. No, tak czy inaczej, ja to chyba pojadę w story tym razem. Powiedz boko. mi, co na to wszystko Mike Ponsmith, jak zobaczył, co zrobiliście z jego dzieckiem? Mike Ponsmith był bardzo zadowolony i on w ogóle za każdym razem, kiedy pokazywaliśmy jakieś materiały, to właśnie w rozmowa z synem, bo jego syn też zajmuje się się właśnie tworzeniem RPG-ów. Zawsze bardzo się ekscytowali tym, co pokazujemy i mówili właśnie, że tak, tak, właśnie tak to sobie wyobrażaliśmy. No i my oczywiście cieszyliśmy się, że on się cieszy. Tak, a, a syn z kolei zagrzebany w świat Wiedźmina. Tak. bo też a, tworzy bo też... system. Tak? Wszystko w rodzinie pozostaje. Dokładnie. E, musimy przerwę zrobić, tak ale zaraz do Was wrócimy, a tymczasem e, konsumpcja. E, nie odchodźcie zbyt daleko trans... od tej konsumpcji, bo, bo zaraz będziemy konsumować. tłuszcze. Ten temat dalej, eksplorować. Ale nie tylko bo ja pod, pod reklamy, że A, teraz to, tłuszcze, to tak. no one, wiesz co, tak bezpośrednią wtyczką do głowy i wiesz, telefony, od razu masz w łapce aplikację i kupujesz, zapraszam. tak to działa. No cóż, Dzień Dziecka we wrześniu, ponieważ dzisiaj mamy takie, taki odcinek, gdzie spełniliśmy swoje marzenie, żeby zaprosić Marcina Blachę do studia i Marcin nam już od ponad 20 minut opowiada różne ważne rzeczy związane z Cyberpunkiem, ale też to nie jest jeden, jedyny temat, dla którego zaprosiliśmy Marcina i o którym chcielibyśmy po prostu z Marcinem pogadać. no bo... Ja, poczekaj, bo ja chciałem jeszcze zrobić rzecz, której żeśmy nie zrobili na początku, a powinniśmy się byli, Marcina, o to spytać. No to bo Marcin, ty, ty pracujesz w tym projekcie od tysiąca lat, ale przedtem chyba jeszcze coś robiłeś i Opowiedz mm. troszeczkę jeszcze o swojej historii przed CD ta rozmowa rekrutacyjna w kuchni, e, ta słynna, o <laughs> której można między innymi przeczytać w wywiadach. E, tak, e, ja pracuję w CD Projekcie od 14 lat. Wcześniej pracowałem w wydawnictwie Portal. To jest takie wydawnictwo, które istnieje do dzisiaj e, i które w moich czasach wydawało głównie czasopismo i fa gry fabularne w formie papierowej, książkowej. Obecnie jest e, jednym z takich największych w Polsce wydawców gier planszowych. Kiedy ja tam pracowałem, wydawaliśmy podręczniki do gier RPG i moja praca polegała na tym, że przychodziłem, siadałem przed komputerem, pisałem te podręczniki, pisaliśmy je bardzo szybko. I w sumie m, nigdy nie liczyłem, ile ja tam słów napisałem, no ale to jest cała jedna półka książek. No a skąd się wzięła w ogóle fascynacja Fantastyko? Tak, jeszcze wcześniej, przed wejściem w RPG. Hmm. E to jest w sumie taka z perspektywy czasu dla mnie <fajna>, fajna historia. Moi rodzice mieli znajomych i chodzili do nich na imprezy. I to były takie imprezy, no wiecie, które czasami do bardzo późna trwały. Eee, i, no, I zabierali. zabierali tak. Eee, I ja tam nie za bardzo miałem co robić, ale ja bardzo lubiłem czytać. A ten znajomy, który był panem domu, on miał bardzo bogatą e bibliotekę fantastyki. No i rodzice tam pili. A e, ja e, dostawałem do czytania książki. To jest piękne. No, <grym> wspaniałe ja <Patologia, grym> jednocześnie nauka i Ale wszystko jak razem... Wspaniałe dziecko, jak wiesz, jak, jak jesteś rodzicem, to to doceniasz, Bo że tak. dziecko zajmuje się samo, samo sobą. sobą w jeszcze, w czyta się książki. To co było pierwsze? Hobbit, Hobbit, na mhm. u mnie WhatsAppie Pierścieni, Właśnie też pomyślałem, że dokładnie to był, jak żeśmy zaczęli mówić, to ja sobie tak pomyślałem, co było moim takim triggerem do fantastyki, Hobbit, a potem Diuna, co sobie też ostatnio filmie. Tak. Tak. Trailer Władcy pierścieni, Duny. kupiłem sobie sam, wydając pieniądze, które dostałem od rodziców na zakup wyprawki szkolnej. Nice. Y Dobry chłopak, to były no. czasy, kiedy wiecie, chodziło się na takie bazary szczęki jeszcze i to było to takie słynne wydanie w twardych? Nie, w miękkich. Miękkich już tak tak, tak tak tak. E, i e, ja je miałem wydrukowane z błędem i nie miałem całego tego fragmentu jak hobici trafiają do Toma Bombadila. O... i przez wiele, wiele lat nie wiedziałem w ogóle, że, Tom że Bombadil to Bombadil istnieje. To tak. najpotężniejsza osoba tak. w ogóle w całym świecie. Nie wiedziałem nic też o upiorach Kurhanów. Boże, a to jeden z lepszych fragmentów. książki. No i za, po prostu te doświadczenia takie od, od małynkości, jak się trailer potem przydają. A no właśnie, e, Duna. Tak, no ja jestem fanem filmu Lynch'a. No wiem, że to jest kontrowersyjne. Oglądałem go dwa dni temu, zestarzał się. E, ja też go obejrzałem przez. Jako wiek. fan nie dopuszczam do siebie twojej opinii. E, żeby nie było, ja jestem też fanem, tak? do, do, do. Ale no. E, Nowy trailer, bardzo mi się podoba. Ja staram się nie jarać nowościami, ale w tym przypadku się jara. Jarasz się. Tak. No mi też, że tak. A jeżeli chodzi o film Lynch'a, to reżyserska, czy ta? E, wszystko jedno. Reżyserska jednak. Ja zwróciłem Reż... uwagę, wiesz, na fantazyjne gacie Stinga. Bo na... No cudowne, <laughs> to naj, najsłynniejsze gadki w ogóle. To znaczy, Jak ja go zobaczyłem, to tak sobie przypomniałem, że jednak Cal McClellan to nie jest dobry aktor. I to jest mój największy problem, że on jest strasznie słabym polem, także. O, no, jako... Naprawdę fan, nie mogę tutaj krytycznie powiedzieć. <gry> Dobrze, ale A, nowy ja pol, się... A nowy Pol? Jak, jak e, nie, jest zupełnie w porządku. W ogóle bardzo podoba mi się Obsada. I, mm, tak, i myś, myślę, że to będzie, y, znaczy mam nadzieję, że to będzie dobry film. Znaczy mi to się to... wydaje, że po wie, Wilnewie... zrobił o. Nowy Początek, potem zrobił Blade Runnera kolejnego. Zrobił i Sicario. No, on nie ma słabych filmów na razie to, na, na koncie, więc wydaje mi się, możemy że możemy być spokojni. Będzie ja, obiecujący. Jedyne, czego żałuję, że to nie będzie serial. bo... E... Właśnie, bo to będzie pierwsza połowa książki w ogóle tylko, zdaje

to mnie bardzo rozczarowało, zwłaszcza, że film trafia w bardzo słaby moment w, w kalendarzu wydawniczym i jest szansa, że zflopuje po prostu. Ale pobił wszystkie rekordy trailer za to oglądalności ma chyba z 20 milionów wyświetleń więcej niż Batman. Więc mm -hmm. jest taka mała szansa, że jednak nam mm -hmm. się uda. A w dziewnie jest taki fragment, ja go lubię cytować, że Bóg stworzył dziunę, żeby sprawdzać wiernych, także zostaniemy sprawdzeni, i no, nasza wiara zostanie poddana próbie. Dobrze. A potem taki zespół hip-hopowy zrobił piosenkę, pamiętaj o melodii". <grym grym grym grym> tak. się w ale, ale, ale jednak, nawiązuję to, do, ja, do ja bym chciał przejść do takiego tematu teraz ważnego, poważnego i ogólnego, czyli mojego ulubionego. Czy uważasz, że Twoja praca ma przyszłość? Czyli hmm. krótko mówiąc, oczywiście, żeby jeszcze to szybko rozszerzyć, czy nie uważasz, że y, historie generowane przez graczy są przyszłością tej branży? Hmm. Nie sądzę. Znaczy. Branża się oczywiście zmienia i wygląda obecnie zupełnie inaczej niż w momencie, jak ja zaczynałem pracę przy grach komputerowych. I ten emergent storytelling, czy w ogóle w szczególe historie generowane przez graczy, one są na pewno jakimś aspektem storytellingu, który zawsze będzie miał swoich fanów, natomiast e, wydaje mi się, że zawsze będzie zapotrzebowanie na historie, które m, są wyreżyserowane do, i dobrze opowiedziane, no m, ponieważ one też mają swoje zalety. No dobra, ale to, to, ja, ja nie wątpię, że to dalej będzie istniało, tylko czy nie masz wrażenia, że to po prostu się... Z... Kończy w niszy, tak jak się skończyło z kinematografią jakąkolwiek wybitną, tak? taką bardziej ambitną, a nie, a nie taką, która tylko i wyłącznie schlebia najbardziej prostym gustom. E, masz taki tytuł, jak rozmawialiśmy zresztą o tym, masz to mongaz, prawda, czyli grę, która jest na. Dokładnie przeciwnym w końcu spektrum w stosunku do cyberpunka. Cyberpunk kosztuje setki milionów złotych, pracuje przy nim tysiąc osób, jest nieprawdopodobnie wysmakowany technologicznie, wizualnie i tak dalej, a tutaj masz gierkę, którą pewnie zrobiłeś za jakieś sześć osób, ma zero grafiki, sprowadza się do interakcji między ludźmi i okazuje się, że jest teraz największym sukcesem na Twitchu, gdzie oglądają codziennie po 150 tysięcy ludzi, ona konkuruje z... Tymi najbardziej popularnymi grami e, multiplayerowymi. I specjalnie właśnie mówię o tym, among Us, bo to jest gra multiplayerowa, ale to jest gra, która się całkowicie sprowadza do opowiadania historii. Tak? Wszystko, co się dzieje w tej grze, dzieje się pomiędzy ludźmi. Nie masz wrażenia, że to będzie ewoluowało tylko i wyłącznie w tą stronę. Znaczy, może nie tylko, ale głównie w tą mhm. stronę. Ja w ogóle jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o przewidywanie przyszłości, bo m, gdybyśmy na ten temat rozmawiali, nie wiem, powiedzmy 5 lat temu, to pewnie też nie odgadlibyśmy, że taka gra powstanie, że ona będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem i w ogóle nie byłoby tego tematu. I mm, branża się cały czas rozwija, ale też cały czas różnicuje. I e, powiedziałeś, że, że coś znajdzie się w niszy, i moim zdaniem mm, to nie będzie tak, znaczy moim zdaniem branża bardziej zdąża w tym kierunku, że będą istniały nisze. Które będą skierowane w określony tam target, i jedni będą chcieli grać w to, drudzy będą chcieli grać w to, jedni będą czasami chcieli grać w to, a inni w to. I y, wydaje mi się, że to nie jest jakiś taki ogólny, że nie, nie można mówić o jakimś ogólnym trendzie, takim głównonurtowym, tylko bardziej o takiej dywersyfikacji i y, o takim podziale, segmentowaniu na, tak, na, na różne typy opowiadania historii. Znaczy, jest to bo moje, moje narzekactwo... Czarnowictwo bierze się troszeczkę z tego, że jak patrzę na naszą branżę przez ostatnie lata, to mam wrażenie, że czas takich firm jak CD Projekt to się kończy generalnie, tak? bo jak patrzymy, jak, jakie gry odnoszą sukcesy, ile osób je robi i za jakie pieniądze, to nagle się wydaje, że robienie AAA za setki milionów. To jest nieprawdopodobne ryzyko, znaczy wy macie tą dobrą sytuację, że prawdopodobnie ta gra się sprzeda, tak? Nawet jeżeli nie będzie miała super ocen, to jakby samą masą, którą żeście stworzyli, tak? Jesteście w stanie to, to sprzedać, ale jak się patrzy na inne gry, no to ta nasza, nie masz wrażenia, że branża się pauperyzuje? Mm, nie wiem, prawdę mówiąc i to jest takie szczere, nie wiem. Ehm... Nie jestem analitykiem. To wszystko pewnie wynika z jakichś statystyk, jakichś liczb, których ja po prostu nie znam. I tutaj właśnie skłonny byłbym bardziej skierować to pytanie w stosunku do kogoś, kto rzeczywiście robi jakieś analizy. Ja wiem na pewno, że zawsze będzie zapotrzebowanie na... Opowiadanie historii, między innymi opowiadanie historii przez gry. Mhm. To też nie jest tak, że ja jestem przekonany, że zawsze się będzie opowiadał historię w ten sam sposób. Natomiast, no, jeżeli ktoś, tak jak ja, wyspecjalizował się w tworzeniu fabuły do gier, to. Yy, dla mnie to jest stosunkowo łatwe, żeby przejść z jednego sposobu opowiadania historii na inny sposób opowiadania historii i to jest nawet fajne i przyjemne, no bo ileż można tu jedno i to samo i nawet jak my przeskakujemy z jednego projektu do drugiego projektu, to zawsze staramy się to zrobić w jakiś trochę inny sposób, żeby się też nie wypalić, czy żeby na nowo nawiązać kontakt, na nowo nawiązać kontakt z kolejnymi pokoleniami graczy. A w jakie gry ty ostatnio grywasz w ogóle? Jak masz czas, powiedz, w ten sposób? Tak, I, i ja ostatnio aż tak strasznie dużo nie grywam, ale A jak wszyscy deweloperzy. Tak, ale ostatnio e, zrobiłem coś, czego zazwyczaj nie robię i kupiłem grę w Preorderze. Mhm. I to było Crusader Kings 3. I e, uruchomiłem tę grę, żeby zagrać sobie Bizancjum. Czyli też emergent gameplay, bo te wszystkie Oczywiście. strategie to są totalnie emergentne gry, Oczywiście. Tak? Europa Universalis w ogóle, która jest moją ulubioną grą Paradoksu, to jest po prostu czysty emergent gameplay i storytelling. Słyszałeś ostatnio, co zrobił jeden z gości właśnie chyba w Crusader Kingsach? Tak, tak, Zjadł papieża. Zjadł papieża. Tak, tak, Wreszcie tak, tak. mi się tak. to podobało. Tak, tak, że można zjeść papieża, tak. tak. kanibal, Pan został kanibalem i stwierdził, że zje papieża. No podbił, wszystkich. podbił wszystkich i zjadł papieża. Zjadł papieża. No no tak, następuje. ja ostatnio, podczas takiej długiej sesji, znaczy ostatnio, to było za, nie wiem, dwa lata temu, czy trzy nawet, ostatniej takiej, takiej długiej sesji Europy Universalist 4, kolonizowałem Australię, Rosję, <noise> bo postanowiłem właśnie tak zrobić wielki skok na wschód i właśnie Właśnie spotkałem się tam z Portugalczykami i tak, ja za to bardzo lubię gry komputerowe, że ten taki system, człowiek połączony właśnie z automatem, który generuje niespodzianki zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, no to jest to, za co kochamy gry komputerowe. No właśnie, no i znowu zmierzamy, nie masz takiej ochoty w swojej pracy gdzieś wepnąć troszeczkę takiego, takiej niewiadomej, żeby to się samo stworzyło, ta historia. O, to znaczy, my nie robimy gier multiplayer, przynajmniej na razie. Yy, to właśnie, tak, to ale przepraszam, tu wejdę w słowo. Far Cry, nimi, tak? Far Cry jest najlepszym dowodem na to, że można zrobić grę, która ma masę emergent gameplay, która jest mm -hmm. stricte singlowa. I tego zabrakło mi na przykład w Wiedźminie. W Wiedźminie tych systemów, które między sobą wchodziły w jakieś interakcje było niezwykle mało. Czy tego będzie więcej w cyberpunku? Będą tam jakieś takie właśnie sceny, które po prostu widzisz, że się dzieją? Yy, pewnie nie aż tak dużo, jak się spodziewasz, ale będą. A ty byś chciał właśnie... Tworzyć gdzieś też w tą stronę? Miałbyś na to pomysły? Hmm, oczywiście, że miałbym pomysły, przy czym to aż tak strasznie mnie nie pociąga. To znaczy, hmm, ja jednak bardziej wolę ten taki hmm, wyreżyserowany storytelling, i mimo, że bardzo lubię emergent storytelling, kiedy jestem graczem, to hmm, nie jest nie. nie jako twórca nie mam aż takiej dużej potrzeby tworzenia systemów, które umożliwiałyby powstanie takiego rodzaju snucia opowieści. To jest w ogóle ciekawe no pod kątem też demograficznym, bo zależy na jakich grach i na jakich tytułach się wychowałeś, tak? Teraz jest całkiem sporo osób, młodych ludzi wychowanych po prostu na esporcję, gdzie mhm. no tam tej, tej historii faktycznie takiej, takiej fabuły jest mniej niż samej akcji. I, I to jest właśnie o tyle ciekawe, że zobaczymy właśnie, jak to wpłynie. Fabuły, nie, historii tak się, się nie zgodzę. Gier, tak? Uważam, że akurat ja, historie te gry multiplayerowe opowiadają, tylko one nie mają fabuły. To tylko jest... wiesz, ja, ja jestem na przykład fanem kampanii, znaczy kampanii fabularnych, opowieści w grze, i dla mnie to właśnie brzmi jak takie science fiction, że coś się może. Kończyć, bo ja cały czas wybieram takie tytuły, które są no, przede wszystkim opowieściami zamkniętymi, bo też nie, nie, nie mam aż tyle czasu, żeby do gier wracać. Ale myślę, że jeżeli ktoś mi daje właśnie taką możliwość wyboru przejścia jednym bohaterem, drugim, trzecim, gdzie rzeczywiście poczuję taki, taki, taki że moje decyzje mają faktycznie kształt, znaczy wpływają na ten świat, no to, no to jest to jakaś taka zachęta, żeby ponownie wejść do, wejść do tej gry. Natomiast no mówię, ja jestem taki bardzo linearny w tych, w tych swoich na przykład wyborach. Tak, ja mam właśnie ten problem, że do A Wiedźmina wiesz, jest mi ciężko czterdziestką, rozumiesz, ja, e, Jestem pod czterdziestkę podchodzący mężczyzną. Natomiast, no wiesz, taki 20 faktycznie to jest, to jest, to jest ciekawe, kto sobie młodych ludzi kręci, tak? Jak zacznę przykład. zapominać wszystko, to wtedy będę mógł Na, zagrać Wiedźmina. Zda. Natomiast tego rodzaju dyskusje też mi trochę przypominają, jakby rozmowy o radiu, bo koniec radia wieszczy się już od. No, wielu lat, że przecież są różnego rodzaju platformy streamingowe, że każdy sobie może tę muzykę poszukać, ułożyć, a jednak ten facet gadający w radiu, czy ta babka gadająca w radiu jest potrzebna, bo ludzie troszkę są leniwi, wiesz, lubią, jak im coś zaproponujesz, nie? Tak, właśnie ostatnio się zastanawiałem nad takim, taką dziwną w ogóle mechan jakby konstrukcją mentalną, że dzwonisz do radia zamówić sobie piosenkę. No. Po co? Przecież Albo możesz ją sobie puścić. Na ten. I do, te, dopiero tknęło mnie, że chodzi o to, że ty chcesz po prostu tę piosenkę puścić innym, a nie sobie. No tak, no i jest to, to, człowiek jest w tej maszynie, rozumiesz. Ładnie, to jest to ten element interakcji, prawda, który jest w grach. Czyli, że masz wpływ na coś, co się dzieje globalnie w skali krajowej. No. Ładnie, ładnie, wy, ładnie wybrzmiało, znowu ten, no. ta demiurgia tutaj się ten Tak jest, no, ale wiesz, rozmawiamy tutaj naprawdę z bardzo doświadczonym twórcą. To było największym wyzwaniem przy, yy, przy cyberpunku? Ehm. Wrócimy troszeczkę, będziemy wracali do tego tematu oczywiście. Ehm. Ehm. No cyberpunk jest duży. Ogarnięcie tego wszystkiego to było duże wyzwanie. Stopień skomplikowania. Tak, stopień skomplikowania, złożoność gry... Ehm. To, że mm, trzeba było zintegrować naprawdę bardzo dużo elementów i y, uczynić z nich jedną spójną całość, y, to wydaje mi się było najważniejsza rzecz, y, natomiast no, na pewno nie było wyzwaniem ani gatunek, y, ani to, że musieliśmy przeskoczyć z fantasy do science fiction. No, były takie obawy, że retu mnie robić tylko Wiedźmina i że nie jest wcale powiedziane, czy uda się też przy cyberpunku. Zwłaszcza, że też zmieniacie perspektywę. Tak? Mhm. To jest swoją drogą moje pytanie. Bo to mnie boli od samego początku. Dlaczego to jest FPP? Dlaczego nie zdecydowaliście się na pokazanie awatara, W grze, której chcesz oglądać swojego Avatara. Chcesz zobaczyć, co on na siebie założył. I jak jak, jak zmienia się też jego ciało. Jak tak? zmienia się Podbyłem jego ciało. Tej na technologii? Dlaczego, dlaczego w ten sposób? Mm. Wydaje mi się, że powody były dwa. Po pierwsze, to jest gra, w której się strzela, a strzela się lepiej z perspektywy pierwszej osoby, niż z perspektywy Debatable. Osoby. A po drugie, ta gra jest niesamowicie imersyjna i mówię to jako człowiek, który naprawdę spędził w niej dużo czasu i mimo, że ja też na początku już tak się zastanawiałem, no ale jak tutaj pokazywać sceny z udziałem postaci, w których ja nie widzę tej postaci, jak pokazywać emocje, wszystkie gesty, ale w momencie, kiedy zobaczyłem e, już tak finalnie zrobione animację, to w jaki sposób ta postać uczestniczy w scenach, które są oświetlone, które są odpowiednio wyreżyserowane, to prawdę mówiąc mi opadła szczęka. Dr Henry. Tak. I mimo, że to jest perspektywa pierwszej osoby, mm, to jest niesamowite, w jaki sposób ta gra wciąga po prostu w ten świat i e, w jaki ona. Mm, Narzuca takie poczucie, właśnie obecności, i to się osiąga właśnie między innymi przez to, że to jest perspektywa pierwszej osoby. Strzelanko mnie nie przekonuje, immersja mnie przekonuje. Hmm. Historia zdecydowanie wiesz. Ja, ja jestem w ogóle spokojny. Po tych czterech godzinach spędzonych na sesji, kiedy faktycznie po raz pierwszy oddaliście grę, bo do tej pory były tylko pokazy, a i owszem, ale ogrywane przez pracownika studia. Natomiast cztery no, godziny spędzone w grze sprawiły, że miałem ochotę wrócić, ale też była fajna taka moja obserwacja, że wiesz, Marcin jest dyrektorem, ale to jednak jest ten etos pracy, że dyrektor dogląda takim, wiesz, gospodarskim okiem, co się dzieje na tym handzone'ie. I, I faktycznie widziałem Marcina podczas tej sesji, gdzie siedziałeś z Kajecikiem i zapisywałeś sobie różne rzeczy i nawet przed nagraniem zapytałem, co ty tam właściwie zapisywałeś i na co zwracałeś uwagę i chciałem jeszcze powtórzyć to pytanie, tak na wizji. Tak, no mnie interesowało, jak reagują osoby, które po raz pierwszy grają w tę grę, w których momentach one się na przykład blokują, na co patrzą, gdy obracają kamerę, y, które elementy gry sprawiają problem, no i czy y, rozumieją to, co gra stara się im opowiedzieć. No bo to był tutorial między innymi, czy właśnie jest same te początki gry, kiedy wszyscy wkraczają dopiero w ten świat i uczą się grać w cyberpunka, y, to jest bezcenny feedback. Mimo, że na takich to jest tam kilkadziesiąt ludzi. To nie jest jakaś super reprezentatywna próbka, ale zawsze to daje informacje mnie jako twórcy, co ewentualnie tam można poprawić, zmienić, przepisać. I tych zmian też trochę było, tak? Bo podejrzewam, że właśnie praca przy Grze to jest taka praca na żywym organizmie, więc nawet jak dziennikarze siedzieli w tym pomieszczeniu i grali, to jednak cała firma gdzieś tam była bardzo ciekawa tych. Bo to było świeże oko, tak? W poza firmy. tych opinii. Więc można było od razu reagować, tak tak, tak? tak. W ogóle praca nad grą to jest praca w takich bezustannych cyklach robienia i poprawiania, robienia i doskonalenia. To się w kółko mieli, aż w pewnym momencie ktoś powie: No dobra, musimy to wydać. No i to jest taka praca, właśnie, bardzo iteracyjna. A z perspektywy jakby samego scenariusza. Wiadomo, że gra wychodzi globalnie. Gra ma być dojrzała, ma być mocna, ma nie owijać w bawełnę, ale czy z uwagi na jakieś kwestie kulturowe, trzeba na przykład rezygnować z jakichś elementów, bo w danym kraju to jest załóżmy tabu tak i nie można tego pokazać. Czy tego rodzaju problemy Chiny. wystąpiły? Znaczy my tworząc grę jesteśmy świadomi istnienia tych ograniczeń i my staramy się nie szukać jakichś takich kontrowersji na siłę, które właśnie naruszałyby jakieś tabu istniejące w krajach, czy jakieś takie mm, ograniczenia kulturowe. Oczywiście takie rzeczy istnieją. Dlatego poruszacie goliwia, tak? temat transseksualizmu w Polsce. Na przykład nagość, tak? Tak. Goliwia, Brawo. która jest gdzieś tam banowana w niektórych mm, miejscach. Wkładanie tak. kija w mrowisko. Znaczy, z naszej perspektywy to nie jest wkładanie kija w mrożnictwo, to jest po prostu przedstawianie świata, prawda? Te rzeczy istnieją w świecie, no więc dlaczego nie miałyby istnieć w naszej grze? To jak to? Bo to zboczenie przecież. No to jest. Znaczy, gra, tak samo jak każda, każde inne dzieło typu książka, czy film, ono dostaje się w ręce gracza. Mhm. I to gracz jest tym, który to odbiera, ocenia. Naszym zadaniem jest dostarczyć mu materiał do interpretacji, prawda? Gra jest maszynką do interpretacji. My, jako twórcy, nie postrzegamy tego jako manifestu, czy jako nie wiem, właśnie jakiego. Jako nie kliczujecie, taki... tak? Nie, próbujecie tak, nie, być nie próbujemy dzieja, nie na siłę prostu... wkładać kija w mrowisko. My po prostu mówimy. No tutaj dostajesz coś takiego wewnątrz samej gry i poza grą, bo gra ma też życie oczywiście pozagrowe. E, możesz sam ocenić, co o tym myślisz, wypowiedzieć się na różne tematy i na problemy, które zostały przed tobą postawione. To jeszcze przed wydaniem pułapką, które mamy na koniec, ja bym chciał powiedzieć, jaki jest motyw przewodni, ten cyberpunkowy motyw przewodni cyberpunka, jeżeli rozumiesz o co mi chodzi. Czy to jest bardziej gra o transhumanizmie, o traceniu człowieczeństwa, o odzyskiwaniu go? W którą stronę to będzie szło? Mm, gra... Hmm. Czy to jest po prostu historyjka mm -hmm. sensacyjna? Znaczy, bez wchodzenia w szczegóły, to jest gra, która ma bardzo dużo niespodzianek w sobie i ma tam takie zwroty akcji, e, których nie spodziewać się na pewno, nawet jeżeli ktoś grał. E, w dużej mierze to jest gra... Mm, która przeskakuje troszeczkę, właśnie tak z tematu na temat. Niemniej jednak, taką, powiedzmy, takim wątkiem przewodnim jest jednak wątek transhumanistyczny. Mm -hmm. No i tutaj nie będę zdradzał, o co dokładnie chodzi. Czyli tracenie człowieczeństwa pewnie jakoś na no, Transhumanizm to nie tylko tracenie no, człowieczeństwa, to też odzyskiwanie. Zyskiwanie. Zyskiwanie. Oh. Świadomości, zmienianie albo... go w jakiś inny sposób. Dokładnie. Marcin, no moglibyśmy rozmawiać Jedziesz. naprawdę godzinami. Chcielibyśmy, mm. żeby tak to wyglądało, natomiast faktycznie ten czas jest limitowany również. Odnośnie FOPA, dlatego zostaje to ostatnie pytanie, czyli Twoje największe FOPA branżowe. Ucieczka jest jedna, możesz powiedzieć, że ten program i wizyta w nim, ale wolelibyśmy, żebyś był. Ja mogę rozlać wodę na komputer. Radek może rozlać wodę. Powiedzcie ten program istnieje już dwa lata, tak? Tak. To wydaje mi się, że największym FOPA związanym właśnie ze mną, z branżą i z tym programem jest to, że dopiero po dwóch latach zostałem zaproszony Dobrze przyłożyć. Dobrze nam przyłożyć. No. A teraz my ci odbijemy, wiesz dlaczego? Bo was nie puszczali, bo grę robiliście. To tylko i wyłącznie dlatego. Dokładnie, bo my pisaliśmy. Mówisz mi, my, że myśmy tutaj skakali już od dawna bardzo. No tak żeby jest, żeby tak się Ale koledzy mówią, nie, nice. trzeba poczekać. Nie, nie, poczekać. nie, my robimy grę, to będzie ważna gra, musimy ją skończyć. Pff. Wielkie melcyje. Dziękujemy, dziękujemy ci serdecznie. Dziękujemy. Trzymamy, trzymamy kciuki za cyberpunka. Eee, pokolorujcie mnie podekscytowanym. Znaczy ja, ja się jaram mm. na tą grę coraz bardziej. Ja też. No. Im, ja im, wiem, bliżej, Im bliżej premiera. No ja właśnie nie jestem. Więc... No ale myślę, że Życzę ci tego, żebyś stał się fanboyem. Dobrze, to w takim razie teraz jeszcze jedna przerwa na konsumpcję, tak? I tak. wracamy za chwileczkę na różne różności. Jeszcze raz dziękuję Marcinowi Blasz. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Gdybyście sobie tylko mogli wyobrazić, ile tu jest takiej pracy od zaplecza, gdybyśmy to kiedykolwiek wam pokazali, to nie jest tak, że my tylko tutaj siedzimy i pachniemy i ładnie wyglądamy. Znaczy to nie nas oglądać, jakbyśmy ciężka wam pokazali, robota, co, naprawdę. co się dzieje w tym programie. Soby to wszystko zrobić, połączyć. Ciężka Jak, robota, ciężka tyra. Jakie tutaj są stopnie przed nami. W ogóle. Kłody. Kłody rzucane pod nogi, <grym> tak. technologiczne i inne. Ale udaje się. Jesteśmy silni. Nie jest łatwo, każdym ale próbujemy. Z jesteśmy tak silniejsi. Jest. Próbujemy to wszystko dla was, żebyście mogli nas oglądać. <grym> tak jest. Wiecie. Różne różności, czyli trzecia część programu FOPA, obowiązkowa oczywiście, e, niczym szatnia albo WZK. Nadal trwa konkurs na rozszyfrowanie, skąd wzięło się, e, wziął się to, to określenie, ten tytuł. I nadal możecie wpisywać swoje odpowiedzi w komentarzach. Nadal nie widziałem, żeby ktoś odpowiedział, szczerze mówiąc. Może dlatego, że zawsze to przywitanie w tej części wypada. Tak? Wyrzucamy je, tak? Wyrzucają je w... na montażu potem. To teraz powiedzmy bo, o tym tyle razy, żeby się już nie dało. Bo to jest do tematu. Na żywo, ale w studiu, wiesz. Tak, znaczy, przejdziemy do studiu tematu. Studiu na żywo, się. ale staćmy. O. Bo jak szybko zaczniemy, to nie będą mogli to, wyciąć, bo będzie za mało materiału. To nie na Dokładnie no tak. Wasz. Zaczynamy od ogłoszeń związanych z Xbox'em. No, Xbox, Ogłoszenia parafialne Xbox, związane Xbox, z Xbox'em. Wszystkie te karty już tak rozłożył. Już wszystko i powiedział A jak zrobił tak. PlayStation Dokładnie. I teraz czekamy na pokera od yy, kolegów z y, Sony. A nawet y, nie ale... liczone, że już wiemy, co Sony pokazało. Natomiast to w kolejnych odcinkach na pewno się znajdzie w tym programie, bo teraz się skupimy na Microsoft. Bo my jesteśmy w takim miejscu w czasie, że jeszcze nie wiemy, co powiedziało Sony, mimo że wy już pewnie wiecie. Ale odgrażało się, że powie i to że powie... będzie taka szybka reakcja na to, co właśnie ten Xbox wymyślił. No dobra, a Xbox krótko mówiąc wymyślił Pegasusa, słuchajcie. To mi się <laughs> najbardziej podobało. Z wszystkich określeń, jak w internecie widziałem, jak znajomi pisali, to ktoś napisał że hej Xbox przecież robi Pegasus'a, robi taką konsolę, bo o co chodzi? Może zacznijmy od tego. Tak, tak, tak. Podstawowa wersja Xbox, a taka duża, ta co wygląda jak ten. Monolit. Nie, ten osuszacz do powietrza. Tak? <laughs> czyli ten X, ten X, Series X. Series, X. Series on... X. tak, on będzie kosztował 499 dolarów, czyli w Polsce 2000 tak, 249. 249 zł. Tak jest. Czyli dużo. W sumie to jest chyba najdroższa konsola na starcie, Ale jaka była tak w Polsce. Dużo, jak zakładano. W sensie no myśmy zakładali za zakłada. 500, ale Także ale nawet pod trzy podchodziły te ceny. Tak szczerze mówiąc, były takie Tak, ale cały czas konsole radził na tak. premierę zawsze kosztowały poniżej 2000 albo w okolicach 2000. Tutaj ta magiczna hmm. bariera została przebita, ale na szczęście Xbox daje nam też, jak to się mówi ładnie, out. Czyli taką, taki sposób na wyjście z twarzą z tej całej sytuacji no, i tym, Wersja spod... bez dziurki. Wersja bez dziurki i wersja <laughs> bez dziurki jest niczym innym jak e, właśnie pokazusem, czyli krótko mówiąc, jest to konsola, która ma Zainstalowane 100 gier. Tak jest. Tak na starcie. Tak. Dzień na dobry. Pan starcie macie 100 tutaj gier. Tutaj jest start? Nawet i więcej niż. 100 włączy gier. ten start i to, to już działa. No i tych 100 gier jest znaczy więcej niż 100 gier jest z tego, że hmm. Xbox w swojej wersji najprostszej, czyli Xbox, jak to się nazywa, One S? To jest Xbox, Series S. Series, series, yeah. series S.

Chyba tak, ja chciałem 99. uzupełnić e, i szybko sprawdziłem, że cena konsoli e, Xbox 360 mm -hmm. e, na, na premierze? to było 479 dolarów. No, poniżej 2000 było, tam 1000 Można jeszcze oczywiście sprawdzić kolejną generację. Gener Ale do czego zmierzamy? Że Xbox w tej wersji bez dziurki, czyli bez napędu e, na płyty, będzie miał i automatycznie zainstalowane. Game pass. I to co więcej, można będzie go zdaje się, że kupić z game Passem w, tak jak telefon, że, tak, że tak, będziesz jest, opłacał plan. To jest jeszcze jedna opcja, właśnie plan taryfowy. Plan taryfowy, problemu, więc tak. będzie można go kupić za 50 zł, tak? Czy jakieś tam 100 no, zł pewnie coś się takiego. Opłaca, tam Jak ktoś policzył, że przez dwa że lata warto. oczywiście musisz być zobowiązany i opłacać co miesiąc ten element. No tak, I tak byś ale opłacał wychodzi lepiej i taniej nawet niż e, zapłacenie ceny premierowej plus załóżmy. No bo e jeżeli to by, nawet, by było 100 tak. zł miesięcznie, na przykład, załóżmy, tak? Może być więcej. Nigdy to by to było 100 mniej, złotych tak, miesięcznie, tak, ten... to same dwa pasy, które zostały dołączone do Xboxa, bo to jest kluczowe, że Xbox wyjdzie z Game Passem, czyli z całą e, biblioteką w tym momencie Microsoftową. Tak, to jest Xbox All Access, 99 złotych miesięcznie. There you go. No. Który sam z siebie kosztuje 59 złotych. Ten Game Pass, mm -hmm. tak? A do tego jeszcze dołożyli, to się nazywa EA Play, o ile pamiętam, i tak. to nie jest ten najlepszy pakiet elektronikowy, ale to jest pakiet, w którym są wszystkie najważniejsze gry elektroników. Czyli wszystkie Battlefieldy, wszystkie, nie wiem, Battlefronty, Wieznowojenne, Dead Spacey, wszystkie te wielkie gry, które znacie, to one tam będą dostępne od razu. A jest, jest taka e, tradycyjna, I to też standardowa, 59 wiesz, tradycyjna, standardowa e, praktyka e, Microsoftu, to też zawsze dodanie jakiegoś e, e, kodu na, na przykład miesiąc za darmo albo trzy miesiące za darmo tak? usługi Game Pass, kiedy Także kupujesz konsolę. Bardzo mi się podobało podsumowanie właśnie jednego z moich kolegów, który napisał, że to jest dokładnie tak, jak kiedyś ojciec, jak miał kupić tę jedną zabawkę na komunię swojemu dziecku i nie wiedział, co kupić, to szedł do sklepu, tak? szedł na bazarek i kupował Pegasusa, a teraz sobie pójdzie i kupi sobie Xbox. I teraz bardzo ciekawe, co na to zrobi Sony. Bo tak. Sony ma teraz twardy orzech do zgryzienia. Tak. Będą się bili na ceny, na pewno w tym momencie tam do ilu możemy zejść. Ale ja chyba jednak wejdę w Xboxa tego mniejszego. Mniejsze Xbox i większe PlayStation, tak mhm. się skończy. E, jeszcze jeszcze wiesz, fajne jest to, że jesteśmy kolejny raz w tej usłudze w momencie premiery. Czyli nie musimy czekać. Tak zawsze to było z tym Microsoftem, że musieliśmy czekać, żeby, że Polska gdzieś tam była w tym koszyku dalej. E, przynajmniej drzewie tak bywało, jeżeli chodzi na przykład e, o, o usługi właśnie, czy przy okazji 360, czy, czy potem już ten czas się na szczęście skracał. Natomiast tutaj faktycznie jesteśmy jednym z dwunastu rynków, gdzie to wszystko po prostu dzień dobry debiutuje i od razu jest dostępny, tak samo jak cloud także, także wiesz to jest, to jest duma fajne. szczęście radość no w końcu w końcu nieni ważny rynek Doczekaliśmy, ważny strategiczny rynek dla demiurgowie. amerykanów demiurgowie Będziesz tutaj pamiętajcie mamy demiurgów tutaj To wszystko ten sojusz, pracy. ta wielka przyjaźń z ameryką mówić będzie fort trump sądzisz w tym <laughs> <-Boxem>. w giereczkowie <laughs> <laughs> będzie fort trump Zbudujemy będzie sobie sala Ford... taka do połączeń konferencyjnych ja w Grandem buduje fort trump bo to jest też w usłudze Xboxa, więc ja sobie tam wybuduję Fort Trump, będzie piękny, zobacz na piłce będzie. Tak. Albo na grabkach, bo to tak. on lubi grabienie, tam on mówił o grabieniu. I jak to się zawsze fajnie mówi i to nie jest nasze ostatnie słowo. I to słowo, nie jest nasze ostatnie prawda? słowo. Tak jest. To co, przeskakujemy teraz do konferencji Ubisoftu, to jest kolejny Ubisoft Forward, który się wydarzy. Bardzo przykro swoją drogą. Ja urażony. Jesteś to, urażony, że nie tak. robiliśmy tego? No wiesz, no niezręcznie wyszło. Natomiast co ciekawego na tej konferencji pokazano, moim zdaniem przede wszystkim dwie rzeczy. Tak, pierwszą rzeczą to jest bezwzględnie gra z, z nowym tytułem, czyli Immortals. Mhm. Phoenix Rising to się mhm. nazywa? Immortals Phoenix Rising, które wcześniej nazywało się Godzen Monsters. Tak. I obecnie już teraz wiemy na 100%, że to jest Zelda tylko od tak. Ubisoftu i jest to Zelda w mitologii Specydowo. greckiej. I ja się z tego niesamowicie cieszę. Znaczy. Zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy psioczą, że to jest kopia Zeldy i w ogóle szrot. Myślę, w ogóle no. jeżeli kopiować, to z najlepszych, Zelda jest naprawdę super. To, to jedno. Dwa. Zelda wyszła tylko i na jednej platformie. Dwóch, ale umówmy się, że ta jedna jest nieważna. Mm. Nie? Bo mówię o Wii U. Ona wyszła na Wii U czy na, na... Switcha przede wszystkim? przede wszystkim Na <laughs> Switcha, prawda? Z startowy. Więc umówmy się, że jest to gra, która jest dostępna w bardzo ograniczonym jakby zasięgu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Zelda sama z siebie jest jednak dosyć specyficznym tematem. Znaczy, ja osobiście mitologii Zeldy nie lubię, bo ona jest dla mnie dziecinna i taka. Tutaj masz tą grecką mitologię. A tutaj masz mitologię, która się, to wiadomo, że to też będzie dziecinne i głupie, ale przynajmniej się odnosi do, do czegoś, co jest nam bliższe. Tak? Tak, w sensie ja masz, nam masz miecz Achillesa, łuk Odyseusza. Będą, próby, Będą próby Herkulesa, tam już widać było, że było strzelanie przez ten, tak. strzałą przez pierścienie Możesz słynne. Z walczyć, wiesz, pokonywać. Który to i... robił? Alpirie przez... się pojawiają. Strzelanie przez, przez siekiery, to który był? Cześć, zapytajmy nasz głos. Głosie. Głosie, kto tam? Strzel kto strzelał przez siekiery? Herkules? No. O, dobrze, na no Odyseusz. Odyseusz. Nam podpowiada... dobrze, dobrze, odpowiedziałeś. Kamerzysta nam podpowiedział. Kamerzysta, tak. Zaraz po mu powiedzieć za to, że to jest. Kamerzy... Operator, kochany spomóż, nasz. podpowiedział, a ty jeszcze obraziłeś. Tak Odyseusz. Czarku więc wypaść, no. Gra jest. On taki, taki... jest. O. <laughs> no więc. Gra... Już mnie nie będą pokazywali teraz. Tak, Teraz będą pokazać. E, więc gra się prezentuje. Bardzo ciekawy jak dla mnie, bo pozwoli tym ludziom, którzy dotąd nie grali na, na Switchu, bo sobie w naprawdę coś wyjątkowego, jeżeli uda im się oczywiście dociągnąć ten sam poziom, co Zelda, a wygląda na to, że uda. Uda się, bo to e... zwiastun taki, taki fragment rozgrywki, kilku, znaczy tam kilka minut, co prawda, chyba do dziesięciu, to. No, nie, no, tam 15 minut pokazali. 15? Tak, ja oglądałem całą, całą prezentację. Ale super, się, to właśnie fajnie to się działo. Te wszystkie elementy i to było widać no angażujące. No, widać, że jest to dobrze skopiowana Zelda, ja jestem zza, Plus z Plus osety z. Z to z zasasina, bo to wszystko jest zrobione na, na asasinie. Tak. UI z Assassina, tak. Tak, tak, Wiadomo, było. mitologia grecka. Natomiast. Nie jedną grę o tym Ubisoft zrobił. Natomiast była jeszcze jedna gra, i to była gra, która dla mnie była absolutnym, stuprocentowym takim highlightem całego wieczoru. No jednak Riders Republic to jest nie, moje jednak, serce po prostu lubisz, zabiło, lubisz, zabiło na maksa szybko, zwłaszcza, że mało kto wie, ale ja wylikowałem dosyć dawno temu, jakieś dwa lata temu. Przypadkiem wylikowałem, że robią Steepa 2, bo mi powiedział kolega z Ubisoftu, 2 a ja dokładnie. zupełnie nie myśląc, byłem przekonany, że to już jest oficjalna informacja. Mówię, no tak, to no tam Step 2, tam w Czyli, ale z, już robią. Z czym się różni ta część, że rowery dodali, tak? Tak naprawdę dodali rowery i to jest jedyna zmiana, taka duża. I widać, że to jest po prostu ewolucja Stepa. Step jest w ogóle grą MMO. Nie wiem, czy macie tego świadomość, że jest. Steep nie jest taką giereczką, odtęd, tylko to jest stuprocentowe MMO, w którym jeździmy po górach. Tych gór jest kilka e, i to, to jest strasznie fajnie i... zrobione. To jest to, że Ubisoft, to, było, to wyszło w okolicy e, The Division, które jako pierwsze chyba w grach Ubisoftu wprowadziło technologię fazowania, czyli czegoś takiego, że jak gramy sobie na jakimś serwerze, to jesteśmy jakby przerzucani pomiędzy warstwami tego, se, tego serwera i dołączani do różnych grup ludzi, czyli na przykład wchodzimy do słynnego Dark Zona, czy w przypadku Steepa jedziemy sobie po Górze. i nagle obok nas przejeżdża drugi kolega i on przejeżdża dlatego, że on był po prostu jakby wybrany przez grę do tego, żeby wrzucić ją do, nasze, do naszego layera, do naszej warstwy gry, tak? do tego naszego odłamka, jakby serwerowego. I na tym właśnie jest zbudowany cały Steep, to, to, to mnie strasznie jarało w tej grze, że tam jeździsz sam, ale co chwilę ktoś koło Ciebie przejeżdża i widać, że tam są i jacyś weterani, którzy mają tam nie wiem level 60 i zupełnie nowe osoby, które mają level 1 i dokładnie na tym samym widać, że będzie zbudowane Riders Republic, przy czym też Widać, że oni poszli troszeczkę w stronę Folgaj's, mi się wydaje tam. że tam będą takie Folgesowe mini gry, jakby, gdzie będziecie mm. mogli w całym tłumie ludzi, na mniej kilkadziesiąt osób, coś robić. E, widać, że są wszystkie najważniejsze rzeczy ze stipa wzięte, czyli narty, snowboard. Jetpack, ten, te słynne skrzydła dubajskie, takie wiecie, do latania i e, para, le, spadochrony, które są moim zdaniem strasznym krapem, ale dobra, one są do zwiedzania. No i moja ulubiona rzecz zdecydowanie, czyli wingsuity, tak? czyli, tak, czyli tak. te wiewiórcze ubranka do latania. Zapowiada się nieźle. Zapowiada, Zapowiada się, się nieźle. super. No i dodali do tego rowery. Tak. Rowerów jest chyba z sześć typów, samych rowerów. Widziałeś tę prezentację? Prezentacje nie widziałeś? Wiesz co, ja się tak nie jam tą typu, grą. Po tam, prostu, tam jest sześć więc typów rowerów. Nie tego. Downhillowe, wyścigowe, są kolarki. No ja widzę twój po prostu entuzjazm. Mm. jak kupuję ten entuzjazm, nie? Że Bo ja się, lepszy niż ta prezentacja. Pamiętasz w tej jak rengi? się jarałem The Senders Tym mm -hmm. o rowerkach, co no, jeździłem rowerki. Ja widziałem jak ty. Rowerki są tym samym, co Riders Republic, tylko tylko rowerkami, i jednak no, ze słabszą grafiką. No, ja tutaj liczę, tak. że tu jednak będzie też wypa wypas graficzny. I, I ja z kolei wiesz co, coraz bardziej jakby zaczynam kupować Legion. Ja A nie, to ja już co, jestem na... Coraz, na, wiesz, na, na coraz bardziej chcę w to zagrać. To będzie dobra cyberpunkowa gra, moim zdaniem. I właśnie cyberpunkowa, bo też poszli jakby w ten trop, wiesz, muzyki miejskiej, zatrudnienia, wiesz... Tak, e, tylko oni poszli w przewidywanie przyszłości. Tak? Oni zrobili co innego niż cyberpunk, bo cyberpunk i to Marcin powiedział przecież, że... Że to jest... Ale przede wszystkim, że to nie jest próba przewidywania przyszłości, tylko jest to próba stworzenia swojego własne, swojej własnej wizji przyszłości. Oderwanej troszeczkę, niekoniecznie ewoluującej z tego, co się dzieje teraz. Natomiast Legion w 100% procentach jest rozwinięciem naszej konkretnej, tej sytuacji na Brexit, świecie, którą mamy teraz. Brexit, wytania. technologia, która przejmuje kontrolę nad światem. Kontrola nad ludźmi. Inwigilacja no, permanentna. Dokładnie. Prawda? Czy tak, rzeczy, czyli rzeczy, które właściwie się dzieją. Tak? No zwłaszcza najśmieszniejsze to akurat, że w Londyn jest chyba najbardziej jednym z najbardziej kamerowanym miastem w, w Europie. Tam są kamery CCTV, czyli te takie kamery przemysłowe security tam, bezpieczeństwa i tak dalej, one są wszędzie. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Idziesz i po prostu są, wiesz, całe takie pęki kamer. Na... Ale to będzie taka faktycznie piaskownica, nie? Taka po prostu, wiesz, gra z szeregiem możliwości, gdzie można jakby zwerbować dowolnego przechodnia, dowolnego człowieka. Eee, I to też jest fajnie ograny, fajn, fajny humor jest w tej grze. Że ja na się... przykład wiesz, masz płatnego mordercę, który ma czkawkę, więc on się zupełnie nie nadaje na misję ciche, nie? Bo na przykład. Było to znaczy pokazane, że goście czai gdzieś tam za jakimś tam wiesz pudełkiem, yy, stoją przeciwnicy, i on nagle. I oni... I, i jest wiesz Alan podniesiony no i bardzo. No, Natomiast yy, ja mam jedną uwagę co do tej gry, która się bierze z watchdogsów dwójki. Watchdogsy dwójka były bardzo fajną grą, tylko miały całkowicie skopany movement, tak, czyli jakby przemieszczanie się. I ja nie wiem dlaczego tak jest, bo jednak Asasyny zawsze miały ten, 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 ten no, ruch tak. postaci ruch. idealny po prostu, idealnie dopracowany Przecież albo pięknie. prawie idealnie, a tutaj słyszałem już opinie osób, które grały, że nie jest dobrze. I mm -hmm. że to jest największy problem. Mm -hmm. I to mnie bardzo martwi, dlatego że w grze z otwartym światem słabe przemieszczanie to jest dla mnie gwóźdź do trumny. No i jeszcze jeden Pierce ma się pojawić w DLC, ma nie. być rywalną postacią i ma być też jakaś tam rozbudowana historia, czyli będzie można wiedzieć, dowiedzieć się, co tam się wydarzyło, tak? Od części pierwszej do tej obecnej. To, co, na co zwrócili uwagę komentatorzy, to brak wahali. Ale mm -hmm. to nie dziwi mnie zupełnie. I no bo Valhalla ma swój. Far 6. Nie widzę powodu, no jakby znowu, jakby oni to tam wrzucili, to to by przyćmiło inne tytuły. Mm -hmm. A im chyba zależy na tym, żeby nie wypromować tylko jednej gry w tym roku, tylko czy dwóch, tylko jeszcze... Tam no jeszcze, innych, żeby tak. zrobić też mistrzostwa, bo to było takie dużo Przepiękna ogłoszenie. była ta reklama. Ja myślałem, że ogląda FIFA. Ja myślałem, mówię, że, jest że moment, co, co jest, Ubisoft robi piłkę nożną? <grym <grym dobra, tak? żeby nie, nie być yy, zbyt tajemniczym w tym, co mówimy, chodzi o to, że Ubisoft zrobił reklamę mistrzostw świata w Rainbow Sixa, który, jak wiecie, jest bardzo popularnym e-sportem I który pokazujemy na antenie Polsat Games. Pokazujemy na Panie antenie. Panie Kamilu, liczymy na pana, to jeszcze raz. Panie Kamilu, Pani pan Kamilu. Wie, gdzie pan... zostawić pieniądze. Tak. U kogo? Tu. Tak. Maciek. I ta reklama jest zrobiona tak. Obejrzyjcie ją, bo warto. Ona jest zrobiona tak, jakby się oglądało reklamę przed pi, meczem piłki nożnej. Przed piłkę nożną. I dopiero w pewnym momencie się człowiek sobie uświadamia: Moment, czy to jest Rainbow Six? Bo tam się ta szóstka pojawia coraz bardziej. Tak, tak, tak. I jest takie wow. I Tony parker, jako twarz, taka światowa twarz, czyli Ktoś... sportowiec koszykarz. I Tony parker, koszykarz, wiesz, który tam ma na koncie sukcesy i on I muzyk jakby ten Stormy. Ze swojej perspektywy takiej sportowej z doświadczeń ponad 20-letnich, tak tych sportowych. Stormiz, Storm Stormzy w Watch Dogsach też. Tak, to też. To, tak. To takie Same sławy. Tych kolaboracji, które. Podobało mi właśnie. się to bardzo. Musiały. Mi się ten Ubisoft Forward podobał. Były tam rzeczy, które mnie interesowały właściwie prawie każda rzecz, którą pokazywali mnie interesowała. No, jestem rozczarowany tym, że ewidentnie Beyond Good and Evil utknęło. Słyszałem też troszeczkę historii branżowych, dlaczego Beyond Good and Evil utknęło, i historia jest taka, że podobno twórca dosyć rzadko przychodzi do pracy. A ponieważ jest bliskim przyjacielem CEO to Ubisoftu, to może się... sobie pozwolić na nieprzychodzenie znaczy, do pracy. Fakt, fakt jest też taki, że w ogóle zanim wystartował ten stream, to też pojawiło się wideo, gdzie CEO Ubisoftu przepraszał za rzeczy, które się działy. No tak, tutaj. no bo jak wiecie, to tak. To Czekaj, ja tam to myślę że swoją drogą taki tam robili w trakcie, że o zobacz, znaleźli trzech, trzech y, deweloperów z Ubisoftu, którzy nikogo nie molestowali, więc mogli ich wrzucić pan Kamil nie słucha. Tego. Niech pan nie słucha, ale nie sorry, po, musimy poznać. Natomiast y, kolejny temat, tak już trzeba przyspieszyć, y, to Among Us. To jest gra, która ci dzisiaj minuty? Przepraszam, Czy my mamy trzy minuty do technologii, czy jeszcze z 3 technologiami? Minuty. 5 Jezus, minut do to końca mamy programu. mało programu. To szybciuteńko Among Us bardzo Tak, powiem. warto polecam. Tak, <laughs> warto polecam. Gra bez grafiki, za to z całą masą fajnych interakcji. Jest za darmo na Androidzie i na, na iOSie. 17 Zyla na Steamie. Warto, bardzo. Tylko trzeba grać z ludźmi i to najlepiej w 10 osób. Gra polega na tym, że trzeba wykryć dwóch lub trzech lub jednego, zależy ile się ustawi. Zabójców, którzy działają w grupie 10-osobowej. Jest strasznie prosta, jeżeli chodzi o, o mechaniki, bo jest tylko mapka, po której się chodzi i trzeba obserwować gdzie kto poszedł, masz takie ograniczone pole widzenia, żeby nie widzieć wszystkiego. I potem w trakcie takiej sesji dwuminutowej, kiedy się rozmawia z wszystkimi, trzeba jakby ustalić, tak, kto kłamie, kto zabija i go wyrzucić przez śluzę w kosmos. Przecudowna rzecz. E, obecnie się jedna z najpopularniejszych, yy, jeden z najpopularniejszych tematów na, na Twitchu. Przepraszam, tam go oglądało jakieś 130 tysięcy osób, chyba wczoraj. Także dobija do, 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 do tych tuzów, takich jak League of Legends. A serio, nie wygląda jak gra, która by, którą by oglądało 130 tysięcy osób. No to słuchaj, to, to teraz trzeba wciągnąć brzuch, a dobrze wyglądać, ponieważ to jest ten segment, ta część, czyli. Tego programu, w którym chcemy Wam opowiedzieć o technologii, którą mamy przyjemność testować już od pewnego czasu i mamy coraz więcej, jakby, wniosków związanych właśnie z tą technologią i też z grami. Bo umówiliśmy się, że nacisk, jakby tego. Mobilnego internetu będzie właśnie na to położone nasze testy, na tak. świat gier. I będziemy Znacie, sprawdzali różnego rodzaju usługi. Mamy okazję do tego, żeby sobie po pierwsze sprawdzić usługi, które nas interesują, no bo jesteśmy graczami, e, a po, jak działają przede wszystkim, a po drugie mamy okazję zrecenzować gry, które już żeśmy nie recenzowali w tym programie. I to, i to teraz możemy to, to sobie robić kiedyś na Pozwala 10. nam po prostu to zrobić teraz. Nowoczesna technologia. Legalnie. Tak. Nowoczesna technologia, ta najnowsza, ten najnowszy standard. Z angielska to się chodzi. nazywa enabling, e, czyli o, ułatwianie. O Przesyła, przesyłu danych i, i generalnie. No i dzisiaj będziemy się zajmowali tematem GeForce Now, bo skoro żeśmy tak. już Xboxowi oddali co xboxkie, to teraz czas zająć się Enwickim. Mm -hmm. Kiedyś do ciebie stadio dotrzemy, ale to nie prędko. Tak, to na razie stadia jakoś tak gdzieś. Jakoś jest mi ona się nie interesuje. Cały czas mam wrażenie. No, no ale GeForce Now działa od lat dwóch, półtora roku, bo Generalnie tam historycznie chyba od 2013 roku, bo to było związane jeszcze z Shieldem, jakoś tak to się gdzieś. Ach tam. no tak, to jeszcze przecież było na Shieldie. Tak. Tak, tak, Ewoluowało i ostatecznie no weszło już tak Prawilnie w ostatnim czasie, że już może być, że jest dostępne w naszym kraju, że możemy korzystać jakby z usługi albo bezpłatnie, ale tam są jakby limity, tak? Trzeba czekać na przykład na swoją kolejkę, czasami trwa na przykład pół godziny, więc. Sesja jest ograniczona chyba do kilku do, do godziny w ogóle. Tak jest, tak? natomiast jak już zainwestujemy w płatny pakiet, no to nie czekamy w kolejce i mamy też dłuższą odpowiednią. i 4,5 godziny jest ta sesja. Tak jest. No i dostęp do RTX-a, także tam ten RTX -y w grach jest wtedy akwarium. No Technologicznie działa to tak, że generalnie zasysa gry z naszej biblioteki, którą mamy spiętą z GeForceem, e, tylko te gry, które... Na przykład, na przykład mamy podpięte konto Steam, ale nie tylko ze Steama mhm. e, e, pobiera. E, znaczy można nie... czy GeForce generalnie sam z siebie, jak ta nakładka na GeForce'owa na komputerze, zasysa, można do niej dodawać gry e, ze swojej biblioteki zainstalowane na, na twardym dysku. Nie wszystkie, ale, to znaczy, ale bardzo dużo. E, e, gry muszą też być jakby dostosowane do tego. Tam jest około 300 tytułów obecnie, więc to mhm. nie jest tak, że w każdą grę z biblioteki Taki steam, A, zagrasz? Na przykład tego nie wiedziałem. To osoba, która jest ignorantem, jeżeli chodzi Tylko o. Tylko masz 300 tytułów, granie. które na przykład też są uzupełnione chyba e, e, Epika, mhm. bo, bo chyba też to można spiąć i EA. Pan albo Epic, Ubisoft. Pan Epic dodał swój. Bardzo ten. możliwe, także że, że tam też się gry z Ubisoftu odpali. Natomiast no cóż, ja podpiłem swój Steam i, i, i wiesz, i będzie trzeba pokazać jak to, jak, jak, jak to działa, tak? Z czym to się je. Więc ja też mam telefon, to możesz pokazać teraz jeszcze. Mam telefon też. Tak? Proszę, poczekaj, no pokaż mi Też telefon. Także odblokowanie. Pokazać, Telefon. Wy. Tak. Telefon i telefon z y, internetem w technologii 5G. Tak mamy, mamy ten telefon. Ja też mam swój telefon podpięty, ale żeby też zaoszczędzić czas, chcemy wam teraz pokazać jak wygląda metamorfozis. Ogrywane właśnie y, na padzioszku od PlayStation, tak żeby nie było kłamstwa żadnego, że no. telefon też jest podpięty, że to nie jest tak, że my sobie tam potem dodaliśmy. Tylko po prostu teraz mamy to wpięte i możemy sobie Radziu, pograć. mieć jeszcze jakiś tutaj ten, taki... O, o właśnie. O, to ja może sobie tutaj wiesz... Szklanka po... daleko, bo można bezpiecznie kłaść. Tak. <grym> Ta szklanka to... to Dobra, Raczej to robi, instaluje się tutaj giereczko, bo to ja wam szybko opowiem, o czym jest metamorfozis. Otóż jest to adaptacja kawki nic innego jak Kawka, ten Kawka, ten pisarz Kawka, Franz Kawka. Jestem gotowy. E, historia traktuje o człowieku, który został zamieniony w owada i jako ten owad musi, to jest generalnie walking simulator, czyli taka gra narracyjno-logiczna, w której trzeba po prostu pokonywać jakby przeszkody, które stoją przed nami. Iść przez świat, jednocześnie odkrywając historię. Ta historia jest bardzo kawkowa, czyli taka właśnie tam na samym starcie kolega tego, tego robaka. Budzi się z takim kacem. Budzi się z kacem, zamienia się w robaka, ale widzi później swojego do którego przychodzą oficjele i stawiają go w klasycznie kawkowskiej kafko sytuacji, czyli jest pan aresztowany. Za co? Nie możemy powiedzieć. Eee, może się pan bronić? Jak? Nie możemy panu powiedzieć. Tak? <grym> Dokładnie, ja cały czas gram, żeby nie było to. Eee, Radził gra, mam nadzieję, że tam ten sygnał jest przechwytywany. Piękne. W ogóle gra jest prześliczna, to trzeba jej przyznać, że ma strasznie, strasznie fajną stylówkę, taką pastelowe kolory. Bardzo fajna animacja tego robaczka. A i co jest jeszcze ważne, została zrobiona przez naszych braci Polaków z firmy Ovid Softworks, oni się chyba nazywają z tego co pamiętam, oni wcześniej zrobili taką małą, taką małą giereczkę o podróży, o, o, o zlatywaniu z orbity na Ziemię, a teraz poszli w robaczki. Mam nadzieję, że im to zażre, bo, bo się należy, bo to naprawdę jest ciekawa rzecz. Niebanalnie zrobiona, z niebanalnym scenariuszem. z grafiką. To jest... No, jest prześliczna, naprawdę. Także, także jakbyście chcieli, to można sobie nawet na telefonie zagrać, jak widzicie. Albo na switchu nawet można. Ale nie, poczekaj, nie na switchu, radiu. <grym> na, telefonie. na telefonie. Dobrze, to ja tylko. W 5G. Tak, to mi się tak wy wymknęło. Tymknęło. To, to się absolutnie wytnie. radek. To Prawda? się wytnia, radiu zostanie tutaj, wiecie. Po godzinach. <grym> po sprząta studia. Radiu, czas nam się kończy. Musimy się żegnać już? przestań grać w grę. Już? Radiu, nie graj Boże, ja w grę tylko już. chciałem jeszcze tylko jedną rzecz tutaj pokazać o. A, i no prawie spadł. I co? I wlazłeś na krzesło. No, jestem na krześle. Bardzo fajnie to wygląda na takim małym ekraniku nawet, chyba lepiej niż na tym. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Fopa. Dziękujemy Kolejna... bardzo. Dziękujemy wam bardzo. Do, Do zobaczenia. I zobaczenia.